Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Paskudnych Rozgrywek. Znowu jestem prawie niewidoczny, ale to przez to słońce poranne. Moi drodzy, E25, dwie bitwy z rzędu, moje bitwy. Czołgiem, który przez około 150, może nawet 180 bitew w ogóle jakoś nie mogłem, znaczy może nie tyle, żeby nie podchodził, ale specyfika gry nim nie była dla mnie... była dla mnie jasna, ale nie mogłem jej dobrze zastosować. Jakoś nie potrafiłem sobie poradzić z tym czołgiem. Teraz z kolei dwie bitwy z rzędu, w których robię dwa kolejne asy pancerne. Dość dla mnie rzecz wyjątkowa, żeby tak łatwo to poszło. Ale właśnie zobaczcie, bo chciałem o tym wspomnieć, bo słyszy mnie nieznanych. W tej bitwie dwa razy ktoś na mnie naskoczy. Tutaj AT2 pisze fuck you matchmaking, gość ma 14 tysięcy bitew, więc powinien ogarnąć. Ja mu piszę, że to jest normalny matchmaking dla czołgu 5 tieru na 7. Nie ma w tym nic wyjątkowego, a on mi odpisuje, że poczekajmy jeszcze chwilę. Shut up gold noob, shut up gold noob. Także no nie wiem o co mu chodzi, że jestem razu wyzywany od gold noobu. Wiem, że jeżdżę goldowym czołgiem, ale dlaczego za odpisanie mu, że jest to normalny matchmaking, jestem wyzywany od gold noobów, to nie wiem. Szczególnie, że tak jak mówię, no gość ma 14 tysięcy bitew, więc powinien wiedzieć, że takie bitwy się po prostu zdarzają, tak samo jak na przykład na premiowym SU zdarza się matchmaking do 9 tierów, gdzie on większych szans nie ma bez złota. No ale cóż, no zdarza się, to była ta pierwsza sytuacja. Co można zrobić E25 na Malinowce? Oczywiście na tę mapę rzucał mnie piekielnie rzadko, więc skorzystałem jakby z sytuacji, którą miałem nieprzyjemność jakby być sam taki jakby, może nie bohaterem, ale no tym... No byłem po prostu po tej gorszej stronie. Otóż właśnie na tej mapie, tym czołgiem po tej stronie, pamiętam bitwę, w której ja byłem po drugiej, a tutaj po prostu gość sobie stanął właśnie w tym krzaku i zrobił bitwę życia. Prawie tam było sporo, ponad chyba 3800 damage'u, ale bardziej chodzi o to, że po prostu on tutaj świecił wszystko i po prostu stał sobie w tym krzaczku i wszystko, co podjeżdżało linią wody, spotował, rozbijał. Jak pingowałem cele, jak po prostu oznaczałem, że stoi E25 w tym miejscu na bank i musicie uważać jadąc tam, to nasi po prostu sobie przyjechali elegancko, wjechali na kap, a zobaczcie, linia spotowania kończy się E25 tutaj, wjechali sobie na kap, stoi na tym kapie i po prostu E25 bez spota, praktycznie przez całą bitwę, dopiero pod koniec bitwy, kiedy już kapo ogarnął, bez spota sobie ich obijał, oni tam się widziałem jeszcze starali ich chować za wrakami, bo to po prostu wjeżdżał jeden gościu w kap, zginął. I potem wjeżdżał drugi gościu, chował się tego wrakiem, też ginął i potem trzeci, więc chyba tam jeszcze gość nawet albo zrobił trzy fragi na kapie, albo jeszcze de la Glanda w ogóle. Także mówię, po prostu no, marzenie, idealna sytuacja. Nasi niestety w tej bitwie troszkę bronią się lepiej, czy niestety dla mnie oczywiście, bo nie mogę takiej bitwy powtórzyć. Niemniej i tak bitwa będzie, wydaje mi się, dość emocjonująca. Na razie no, zbytnio się nie ruszam, próbując tutaj po prostu wyczekać, aż coś się pojawi. No, spotuję praktycznie cały zielony placyk, dwa blindy w tego tygrysa, może coś by się zaświeciło. Oczywiście mam świadomość tego, że te krzaki w tym momencie postrzale nie dają mi kamuflażu, bo stoję w linii krzaka, a nie przed, tak za nim z 15 metrów. Niemniej no, po prostu E25 ze swoim kamuflażem jest OP, mam tutaj siatkę kamuflażową, mam oczywiście perki na załogantach, także no, nie powinno mnie nic wyjątkowego zaświecić, szczególnie, że ich czołg lekki już zginął, więc mnie pozostaje tylko obawiać się ewentualnie jakiegoś bardzo bliskiego przejazdu kogoś na przykład przez środek albo przez linię wody, ale poza tym powinno być w miarę nieźle, także teraz Tygrys P strzał blindem, dostał, zobaczcie, dostał ten Tygrys, także udało się dobicie, pierwszy frag na moim koncie, tam jest z kolei jak Pantera, również dostaje i okazuje się, że środkiem pola przejeżdża ten AT2, który narzekał na matchmaking, także skrzętnie wykorzystuje o jego obecność w tym miejscu, zobaczcie, odległość jest niezła, bo około 350 metrów, na razie te pestki dinguje, ale zaczynają w końcu one wchodzić. Poprawka celownika, kolejny strzał i po prostu już AT, teraz bardzo ładnie udało mi się go zgęsić i sobie go doklepuję, więc znowu, jako zostałem nazwany gold noobem, kulturalnie żegnam się z graczem, pisząc mu bye, a dowiaduję się, że zaraz zobaczycie,
jest full reported, tak, za to, że go zabiłem i bez spota zostaje zaraportowany, więc kolejny przykład tego, że niektórzy po prostu nie ogarniają i nie wiem dlaczego w tej bitwie znowu tak się dzieje. Jest su i z tym su się będzie wiązać ciekawa historia, na razie sobie obijam, zobaczcie, no jeden strzał i niestety zabrakło dosłownie chwili, żeby go dobić, bardzo szkoda, bo teraz się przekonacie dlaczego. Ja nie pozostaję dłużny temu Czechowi, jeśli mi zaraportował i dostanę jakiegoś bana, albo moje konto wzbogaciło się o kolejną pulę raportów, to moim zdaniem jest po prostu idiotą i debilem za to, że raportuje po prostu bez żadnego powodu, no bo nie ma, ani nie mam statystyk bota, ani nie zrobiłem nic wyjątkowego, oprócz tego, że po prostu wykorzystałem to, co należy zrobić, a to, że jemu przyszło do głowy przejechać i bardzo wolnym niszczycielem czołgów przez środek pana Malinowce, to moim zdaniem po prostu zasługuje na jedno wielkie puknięcie się w czoło i tyle. Dobra, moi drodzy, 6-5. Na razie ta bitwa idzie tak jakoś nam powoli, więc pomyślałem sobie, że jako, że widzę, że dość dużo przeciwników jest na górce albo pewnie się kampi, tu niestety ten Wolverine mi trochę pokrzywał plany. On mnie trochę zaskoczył swoim wyjazdem i obecnością, ale z drugiej strony bardzo fajnie, że go tutaj spotkałem, bo dzięki temu naszym oszczędzę kłopotu z nim. YOLO wyjazd, strzał i teraz oczywiście wykorzystanie siły E25, czyli taran. No, jak popatrzyłem sobie potem na te statystyki, zobaczcie, taran w niego mnie odebrał 379 punktów zdrowia, także sporo mniej niż on ma w ogóle całego HP. Także jak potem sobie pomyślałem, nawet już pod koniec bitwy, to pomyślałem sobie, że te HP-ki by mi się bardziej przydały dalej niż taranowanie go. No, sądziłem, że jednak mimo wszystko ten taran wyjdzie lepiej, z korzyścią dla mnie, że jego po prostu szybciej ubije, a sam stracę mniej HP. Mimo wszystko, no zobaczcie, on ma 360 HP-ków, sumarycznie ja 380 sobie zabrałem. No, szczerze mówiąc, zamienił stryjek siekierkę na kijek, ale dobra, no nie ma co już płakać. Stało się, teraz jedziemy dalej. Zbliżamy się do kolejnej sytuacji, w której zostanę bez powodu zwyzywany. Na razie postanowiłem, że po prostu może na przykład ogarnę drugą flankę, bo zobaczcie, no nasi się poskładali. Przeciwnicy raszują, ja szczerze mówiąc tutaj mogłem oczywiście zostać w bazie i kampić dalej, ale pomyślałem sobie, że ułatwię naszym tę bitwę, nawet jeśli ją przegramy, to chociaż jeszcze będzie ta walka bardziej zażarta przez po prostu ubicie tego, co stoi w bazie plus artylerii. I zobaczcie, jest Crusader, ten PZSFL-4C, który wie, że się świeci, bo ucieka, ale nie wie skąd, także go również sobie rozbiłem. Cofka. I teraz właśnie polowanie na artylerię, zaraz sobie zaczniemy. Fuck you, shit premium. O, i to jest właśnie kolejny komplement, który wpadł pod moim adresem za to, że rozwaliłem gościa. Tutaj jakoś po prostu wysłałem tylko buziaczka, żeby... no, po prostu. Tako. I lecimy sobie dalej. I teraz kolejny tekst, który zaraz padnie od tego PZ-a, który dzielnie wykampił na bazie całe 0 damage'u, bo to będzie widać w statach. Na koniec nasi tam jeszcze się bronią, zobaczcie. Love idiot, learn to play with normal tank. Także no wiadomo, oczywiście ten czołg jest nienormalny i nim grać, nim można nie umieć grać i też wchodzą bitwy, co jest właśnie dowodem chociażby w tej bitwie. Hummel mi został na 5 HP, nie mogę skubańca trafić w ruchu, gdzieś tam mi ucieka, ale za to teraz z kolei widać go wyżej, jako że mi zniknął, to wiadomo, w czołgi się lepiej strzela, gdy ich nie widać i tym razem się udało, także Hummel ubity. I zobaczcie, z 10 do 10, nasi się znowu składają. Teraz spójrzcie na sytuację na minimapie. Jest Tygrys, jedynka przeciwko PZSFL-owi i 150. Te 150 ginie z rąk Tygrysa. Tygrys ma do pomocy jeszcze naszą artylerię M44. Teraz na Tygrysa zjeżdża PZSFL. Po prostu taranem dał się PZSFL zniszczyć, czyli on zjechał na Tygrysa i się dał staranować. Po prostu on się sunął pewnie na Tygrysa. M44 pisze idiot, jest 10 do 12 i okazuje się, że zostałem ja z AT-8 i M44 przeciwko Tygrysowi, Crusaderowi, SP, KW2, temu SU stoi na ogrysku i Hummelowi. Szukam art, arty się nie świecą, co jest ciekawe. Zobaczcie, no albo pojechały na górkę, albo gdzieś tu są, a nie mogę ich zobaczyć. Staję sobie przy krzaku, odpalam lornetkę i cały czas nic nie widzę. Zobaczcie, no po prostu magia, nic nie widzę. Okazuje się, że arta stoi, jeszcze sekundka, stoi tuż obok mnie. Zobaczcie, teraz dopiero zaświeciłem na proxy, odległość rzędu 47 metrów. Hummel mnie zauważył oczywiście, bo stoję blisko, dobicie, ale ciekawe jest również to, że zaświecił się Crusader SP, a te ósemka niszczy Tygrysa, Crusader mnie nie widzi, to też jest ciekawe, nie przeszkadza mu fakt, że stoję tuż obok, dobity już ze złota, bo skończyły mi się zwykłe pestki, no i teraz zobaczcie,
M44 zniszczyła KW-2 i nagle się okazuje, że z tego ich rasza na naszą bazę nie został nikt, ale został tylko SU-100Y. Ja mam 7 fragów na koncie, więc Radley Walters wisi w powietrzu. Jest ten SU-100Y, zobaczcie, jest. Ja uciekam, bowiem on naprawdę może mnie tym swoim działem sprzątnąć. Postanawiam zniknąć za budynkami, na spokojnie wyjechać sobie po lewej stronie, tak jak on na mnie nie będzie patrzeć, i go sobie doklepać, robiąc od razu 8 fraktal. Teraz spójrz na tę sytuację i jest SU-100Y, ja sobie celuję, strzelam albo i nie. Oczywiście M44 z końca mapy, gracz 3000 bitew, 183 WN-a podbiera mi Radleya Waltersa i jednocześnie zabiera mi naprawdę bardzo fajny medal, który byłby zwieńczeniem tej całej bitwy, bo naprawdę była fajna. No ale mimo wszystko przechodzimy do podsumowania i tam wam pokażę staty całej naszej. Zobaczcie, drużyny. Moi drodzy, to o czym wspomniałem na początku, naprawdę długo, długo nie mogłem specyfiki tego czołgu jakoś załapać i podobnie jak z ZIS-em 8 zajęło mi około 150 do 180 bitew, faktycznie jakby przestawienie się i rozpoczęcie zupełnie innej, nowej gry. Pamiętam nawet jeszcze no, dosłownie kilkadziesiąt bitew temu, ledwo potrafiłem przekroczyć na E25 1000 średniego damage'u, co moim zdaniem jest po prostu w tym momencie naprawdę po prostu rzeczą absolutnie niedopuszczalną na tym czołgu. No, 1000 damage'u to jest w jego wykonaniu 8 celnych strzałów, co biorąc pod uwagę kamuflaż, to naprawdę może na przykład na Himmelsdorfie się zdarzyć tak, że po prostu nie będziemy mieli miejsca dla siebie i faktycznie zrobimy 500 damage'u, ale ostatnio na Himmlu też zrobiłem bitwę na pierwszej klasy, tylko że akurat w spotkaniówce sobie oczywiście stanąłem na początku na górce. Jak zobaczyłem, że tam się nic nie dzieje, to pojechałem sobie w okolice flagi, czyli stałem na końcu mapy i tych przy fladze po prostu objąłem bezczelnie i robiłem im damage za frajer. I się udało tam też zrobić parę tysięcy punktów uszkodzeń, więc da się generalnie. No ale cóż, w tej bitwie masterka, bardzo fajna masterka, do tego medal paskuczego, duży kaliber specjalista i zwiadowca. To też było ciekawe, bo zaspotowałem całkiem sporo czołgów, to widać. I tę bitwę wrzuciłem oczywiście na Facebooka z komentarzem, że naprawdę byłem mega zły na tego M44, bo on zrobił całe, jak widzicie, 871 punktów uszkodzeń, 3 fragi, z czego ten najważniejszy im podebrał. U nich najlepiej Tygrys 1300. No tak jak mówię, dla mnie było wielkim zaskoczeniem to, że w ogóle my to wygraliśmy, bo wydawało mi się, że ja sobie po prostu rozpykam te resztki, a potem, nie wiem, no pozostanie mi po prostu uznać wyższość przeciwnika. Nawet w tej sekundzie, jak o tym myślę, to w sumie gdyby nasi tam tak dobrze nie zagrali, to może w tej bitwie jakimś cudem jakby naprawdę Serb dał, to może na przykład pól wpadł, bo najwyraźniej zarówno Tygrys, jak i KW-2 były na ogrysku i tam, no i tego, gdzie on jest, SU-100Y bym sobie ogarnął, także, no kurczę, jakby tam na ich poskładali, ja bym poskładał przeciwnika i potem wrócił się na kapo, bo pewnie oni, kurde, naprawdę, teraz jak o tym myślę, to aż mi się ciepło robi, bo tutaj była szansa, no pewnie oni by stanęli sobie na kapie, a ja mogłem spokojnie wrócić w okolice kapa właśnie w tę magiczną górkę i ich sobie rozpykać, bo oni by nie mieli szans i może, kurde, byłby pull. No ale cóż, nie ma co płakać. Mimo wszystko 3227 punktów uszkodzeń, 1554 bazowego expa. U nich ten SU-100Y zrobił nic, oddał jeden strzał i po prostu go albo wywalił, albo musiał odejść od komputera. Najlepiej Tygrys i Crusader. Zobaczcie, 41 strzałów oddanych, 31 trafień, 27 penetracji z dystansu większego niż 300 metrów. Połowa mniej więcej tego damage'u, prawie dokładnie chyba połowa damage'u. 10 wrogów wyświeconych, 11 uszkodzonych, 7 zniszczonych, czyli właśnie ten spot całkiem niezły. Nawet zobaczcie, no świeciłem... Jak Pantera przyjechał do naszej bazy, Wolverina zaświeciłem sam, to wiadomo. Hummel, PZSFL, KW-1S, to nie wiem w ogóle gdzie on stał, ale go zaświeciłem. AT-2 środkiem pola, to bokiem go zaświeciłem. No i oba Tygrysy również były moim, nie przepraszam, tylko jeden był moim spotem, drugi miał damage po traku, zdaje się. Chyba gdzieś tam musiałem trafić, bo może dostał w gąski ode mnie. No w każdym razie udało się. No kurczę, naprawdę niewiele. 76 tysięcy zarobku, 2331 expa z premką, plus jeszcze bonus wynikający z prowadzenia czołgu premium i wyszło tam 2800 expa.
Przejechane 3 km, przechodzimy teraz płynnie do drugiej bitwy, w której również zrobiłem asa pancernego w troszkę w innych warunkach, ale mimo wszystko wciąż bitwa całkiem zażarta i całkiem wyrównana i tam już bez szans na pula mimo wszystko, ale też wydaje mi się całkiem nieźle, także zapraszam serdecznie.